kwestii materacy na dolnej płycie stadionu. Ja mam pytanie, czy tu chodzi o jakieś obawy o uszkodzenie atmosferyczne, czy chodzi o obawy o uszkodzenie przez kogoś, mechaniczne jakieś? To proszę. Znaczy, te materace wyniesione z domu kultury, budującego się domu kultury, zostały ustawione zgodnie z wytycznymi producenta na stelażach metalowych, przykryte zgodnie z wytycznymi producenta. No i tak zostały zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Nie chcę absolutnie wchodzić w żadną polemikę na temat warunków atmosferycznych. Chciałem zwrócić jedynie, bo mam pełną świadomość, że materace to są również właśnie do użytku pod gołym niebem. Natomiast pod gołym niebem nie używa się ich w okresie, który nadchodzi. Stąd wzięło się moje pytanie. Dziękuję. Bo na takie warunki na pewno odporne nie są i będą się niszczyć. Dziękuję. Zatem rozeznamy u producenta. Ja nie rozumiem tutaj, bo po co tutaj się zastanawiać nad jakimiś wytycznymi producenta. Nikt z tych materacy w tym momencie nie korzysta. Dzieciaki nie korzystają, nie używają tego. Po co to ma być na polu? Po prostu trzeba je tylko schować na okres zimowy, a na wiosnę przygotować je tak, żeby wszystkie te elementy, które są na stadionie przygotowane do skoków dal, skoków z wyż, rzutu młotem czy kulą, mogły działać. I po prostu to jest chyba prosta sprawa. To znaczy ja się tu do końca nie zgodzę, bo nawet ostatnio była prośba ze Szkolnego Związku Sportowego z Limanowej o przygotowanie stadionu do zawodów lekkoatletycznych na ostatnie dni września, początek października, w związku z czym na ten moment jeszcze te wszystkie urządzenia służą. Na pewno jest rzeczą słuszną, że to powinno być chowane i wyciągane na okres zimowy, kiedy nie jest to potrzebne. Natomiast no, trzeba mieć pomieszczenia i miejsca do tego. Bardzo panu dziękuję, panie dyrektorze, że pan stwierdził, że należy je chować, a od tego, czy to miejsce jest, czy nie jest, między innymi no, należy to między innymi do pańskich obowiązków. A na ten temat, na tej sali, w tym gremium rozmawiamy na ten temat nie po raz pierwszy i myślę, że nie chodzi tutaj o to, żeby sobie nawzajem udowadniać, że coś się nadaje do czegoś lub się nie nadaje, bo myślę, że gdybyśmy byli zgodni co do tego, to ten temat zostałby już dawno zamknięty. Dziękuję. Tak, na dzień dzisiejszy takiego miejsca ani pomieszczenia nie mam, nie dysponuję. Czy to jest wystarczające, czy jeszcze państwo oczekujecie jakiejś odpowiedzi?